Cześć kochani, witam Was serdecznie. Kontynuujemy wróżby urodzinowe. Bardzo się cieszę, bo dzisiaj wyjdziemy na prostą, będziemy na bieżąco. Od 23 lipca do 31 lipca, kochani, czyli jeżeli obchodzicie albo obchodziliście w ostatnim czasie urodziny, to składam Wam najserdeczniejsze życzenia, dużo szczęścia, zdrówka, aby Wam się darzyło, abyście byli zadowoleni, spełnieni, szczęśliwi. No i po prostu wykorzystywali nadarzające się okazje od losu. Zaczynamy, tak jak powiedziałam, od 23 lipca. Ja sobie tylko szybciutko przetasuję karty. 23 lipca. Osoby urodzone 23 lipca. Poproszę o przekaz dla widzów kanału urodzonych 23 lipca. Tutaj mi się pojawia takie stwierdzenie: psy złapały trop. Psy złapały trop, jakby jakieś takie, wiecie co, polowanie na zwierzynę, na grubszego zwierza. Oczywiście myślę, że w sensie przenośnym, czyli gdzieś tam coś Wam się szykuje. Czekajcie, bo wypadło coś. Nie wiem, co to jest, bo mi się odwróciło. Aha, no faktycznie, zobaczcie. Giermek monet. Dobra, niech to już będzie Wasza pierwsza karta, skoro chciała się tak narzucać, że jakaś okazja, tak? Psy zwęszyły trop, czyli pokazuje się właśnie coś grubszego. Tu już w paziu monet jakieś powoli, takie malutkie proficiki się szykują i Wy idziecie jakby za ciosem, czyli idziecie za tym tropem, za tą okazją, która się pojawia. No być może właśnie to jest okazja w kontekście finansowym do zarobienia sobie większych pieniędzy, bo tutaj tak może być faktycznie. Może chodzić o jakąś naukę, jakąś konieczność nauki. Porzucacie sentymenty, już się nie przejmujecie jakimiś tam innymi sprawami, teraz po prostu twardo przysiadacie fałdów, bo właśnie jest ta okazja. To jest takie, wiecie co, może bardzo interesowne, ale no w tym wypadku jest to jakby uzasadnione, dlatego że tutaj właśnie nie ma czasu na sentymenty, tutaj trzeba po prostu działać, ponieważ właśnie jak ten trop zostanie złapany, to nie jest tak, że to zwierzę będzie czekać, tylko trzeba je gonić. Chwila ciszy, bogini Sige, spędź chwilę w samotności, odpoczywaj, medytuj, rozmyślaj, więc zastanów się tutaj, jak właśnie najlepiej to zrobić, w jaki sposób wdrożyć te swoje działania, żeby one przyniosły Ci rezultat. To musi być wszystko zaplanowane z rozmysłem i w momencie, kiedy będziesz gotowy, gotowa, to właśnie to uderzenie, czyli właśnie podjęcie tego tropu i złapanie tej zwierzyny, którą może być właśnie jakaś praca, mogą być jakieś studia, mogą być po prostu jakieś takie profity dla Ciebie, czyli po prostu osiągnięcia. 24 lipca, 24 lipca, potrzeba przestrzeni, takie coś do mnie przyszło, potrzeba przestrzeni dla 24 lipca, nie wiem, może ktoś będzie chciał sobie zamienić mieszkanie na większe, bo potrzebuje przestrzeni, może jakąś ściankę działową wyrzucić i sobie tam po prostu zrobić właśnie tę przestrzeń, może to chodzi o taką przestrzeń życiową, że sprzątamy, usuwamy sukcesywnie z naszego otoczenia tych, którzy gdzieś tam właśnie nam tę przestrzeń mącą, zaśmiecają. No nie chcemy po prostu tutaj mieć takiej graciarni, czyli właśnie powiększanie swojej takiej przestrzeni życiowej. Patrzcie, był król kielichów przed chwilą odwrócony, teraz on jest w pozycji prostej. Wiecie co, tutaj też podejmowanie jakiejś decyzji i to jest decyzja taka wyważona, kierujecie się tutaj sercem, bo tu może być decyzja pomiędzy sercem a zdrowym rozsądkiem i chyba jednak serce przeważy. Przyjdą też do Was jakieś informacje, jakieś kontakty. Być może Wy podejmujecie decyzję, żeby się z kimś skontaktować, czyli długo się zastanawialiście, czy napisać, czy zadzwonić, ale w końcu decyzja zostaje podjęta, idziecie za głosem serca, no i po prostu do kogoś tam się odzywacie, z kimś nawiązujecie kontakt, z kimś chcecie się po prostu tutaj skontaktować, coś naprawić być może. Uzdrowicielka dla Was jako rada. Jesteś narzędziem uzdrawiającej mocy boskiej. To jest też ważne, dlatego że wiecie co, król kielichów może nam po prostu pokazywać jakiegoś lekarza, osobę związaną z medycyną, z pomaganiem ludziom właśnie w tym kontekście takim medycznym. Tu mamy uzdrowicielkę. No więc faktycznie tutaj coś może być z tym związane, z Waszą profesją, z Waszym zawodem. To też może być jakiś psycholog, ktoś, kto po prostu
pomaga ludziom zarówno w kontekście fizycznym, jak i takim właśnie mentalnym. Pomaga wyjść z kryzysu. Tu jest też nawiązywanie kontaktów towarzyskich czy nawiązywanie kontaktów zawodowych. 25 lipca. 25 lipca, co nam się chce pokazać dla 25 lipca? 25 lipca, nauka odpowiedzialności. Nauka odpowiedzialności tutaj bardzo mocno mi przebija. Nauka odpowiedzialności, nie wiem czy dla kogoś z Waszego otoczenia, prawdopodobnie dla Was, nauka odpowiedzialności. Może ktoś tutaj się chce usamodzielnić, wziąć właśnie odpowiedzialność za siebie, za swoje życie. Może ktoś na przykład spodziewa się potomstwa, no i tutaj wiadomo, że trzeba się nauczyć właśnie tej odpowiedzialności. Życie się jakby zmienia, no i trzeba inaczej zacząć do tego podchodzić, prawda? Czyli trzeba być bardziej odpowiedzialną osobą. Wiecie co, tutaj też to może dotyczyć jakichś kwestii finansowych związanych z tym, że Wy dochodzicie do jakiejś równowagi. Odpowiedzialne zarządzanie majątkiem, takie zbalansowane, bo wcześniej bywało różnie, wcześniej po prostu były zamartwiania o pieniądze, ale też mogliście właśnie nie umieć tym zarządzać odpowiednio. Teraz jest jakiś sukces, tutaj się pokazuje i właśnie złapanie takiej równowagi, czyli faktycznie właśnie to może być taka nauka odpowiedzialności finansowej, czyli jak sobie na przykład czegoś tam nie odłożysz, no to nie będziesz miał, to będziesz wiecznie w tym potrzasku, w tej klatce, a jak uda Ci się właśnie to zrównoważyć, zaczniesz odkładać, zaczniesz odnosić pierwsze sukcesy w tej dziedzinie. Kontakt z naturą dla Was. To jest Kordelia. Zbyt długo przebywałeś w zamkniętych pomieszczeniach. Wyjdź na zewnątrz i zaczerpnij świeżego powietrza. Tak, bo tu jest w ósemce mieczy to właśnie takie zamknięcie, wycofanie. W trójce kielichów zaczynacie się spotykać z ludźmi, zaczynacie się udzielać towarzysko. Więc faktycznie, no tutaj jakieś takie przełamanie, wyjście z domu by się przydało. 26 lipca. 26 lipca. Co dla widzów kanału urodzonych 26 lipca? Co tutaj Wam się chce pokazać? 26 lipca. 26 lipca, poproszę o przekaz. Przyszła do mnie informacja tylko dla nowych, że coś jest tylko dla osób nowych, nie wiem, dla nowych klientów, dla kogoś nowego, kto przychodzi do Was, pojawia się po raz pierwszy być może. Dla nowych, tylko dla nowych, jakaś okazja dla kogoś nowego. Jeżeli Wy jesteście na przykład jakimś nowym klientem jakiejś firmy, czy jesteście nowym pracownikiem, czy macie nowy związek, albo macie na przykład kilka osób i ktoś tam jest nowy, kogo w ogóle dopiero poznajecie, a ktoś wraca z przeszłości, no to tutaj bardziej ja bym powiedziała, że trzeba iść za tym, co nowe. Że to, co nowe, powinno być tutaj brane pod uwagę w pierwszej kolejności, żeby właśnie za tym iść. No tutaj nam się pokazuje jakiś być może taki nierówny troszeczkę związek. Mężczyzna trochę mniej dojrzały, taki bardzo romantyczny oczywiście, ale troszeczkę taki mało twardo stąpający po ziemi, odrealniony. Natomiast kobieta bardzo taka zasadnicza, może być z trygonu ziemskiego kobieta. Kobieta, która po prostu no jest twardo osadzona w przestrzeni. Kobieta, która po prostu oczekuje konkretów. No ten mężczyzna nie za bardzo jest w stanie jej tego dać, więc tutaj jakaś separacja pomiędzy nimi może nastąpić. Ale wiecie co, też może być tak, że ktoś tutaj będzie się ubiegał o pieniądze, o pożyczkę od banku, od instytucji finansowej na realizację swoich jakichś wizji. I wiecie co, jeżeli byście faktycznie się ubiegali o to, to tą wizję dopracujcie tak pod kątem każdego szczegółu. Dlatego, że tutaj będziecie oceniani bardzo tak profesjonalnie, będziecie oceniani z punktu widzenia tego, czy to jest merytoryczne, nie czy to jest piękne, bo Wasza wizja może być najpiękniejsza w świecie, ale czy to jest merytoryczne i będziecie musieli tutaj właśnie wykazać pewne fakty, na faktach się opierać, pokazać konkretne liczby, żeby właśnie ten urząd czy instytucję przekonać tutaj do swojej wizji. Jako rada macie bogini Pele, boska namiętność, bądź uczciwy wobec siebie, co jest największym pragnieniem Twojego serca. Czyli fajna rada, bo to jest podążanie po prostu za swoimi pragnieniami, za tym, czego się chce, za marzeniami. Dobrze, teraz mamy
27 lipca. 27 lipca. Tutaj od razu mi przyszło do głowy takie hasło dużo synchroniczności. Dużo synchroniczności. Co to są synchroniczności? To są takie wydarzenia z pozoru niezwiązane ze sobą, ale jednak odnajdujemy gdzieś tam jakiś pierwiastek wspólny, no i dochodzi do nas, że no nie może to być dziełem przypadku. Ja miałam kiedyś taką synchroniczność i to jest w ogóle mega po prostu synchron, bo najpierw byłam, gdzieś tam sobie jechałam autobusem i wiecie co, w małej mieścinie, gdzie teoretycznie no, jest małe prawdopodobieństwo, że coś się takiego wydarzy, spoglądając za autobusu, wyglądałam przez okno autobusu, patrzę, idzie sobie środkiem ulicy, maszeruje sobie duży żółw, po prostu żółw, komuś uciekł, no i maszerował sobie ulicą i to już było dla mnie zaskoczonko, ale przychodzimy jeszcze tego samego dnia, gdzieś tam byłam w drogerii, wchodzę do sklepu, pierwsze co mi się rzuciło to był płyn do kąpieli, gdzie był narysowany taki duży żółw morski, a potem po południu jeszcze przychodzimy z moim dzieckiem do piaskownicy i patrzę, a tam w ogóle taka foremka leży porzucona w kształcie żółwia, więc o takie synchrony chodzi właśnie, czyli takie mogą Wam się liczby powtarzać, mogą Wam się jakieś motywy powtarzać, znaki i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj no warto by było się temu uważnie przyjrzeć, co to może oznaczać, zaraz zobaczymy, co to może oznaczać dla Was. Zobaczmy za 27. To jest, wiecie co, tak, bo siódemka kielichów się odwraca, tak, więc to jest zachęta do tego, żebyście działali. Wy macie być królem buław, macie przejąć inicjatywę, być może w miłości macie komuś wyznać uczucia albo w kierunku kogoś podążyć, zainteresować tę osobę sobą, wyznać jej coś właśnie, pokazać zainteresowanie, bo w siódemce kielichów to jest dużo opcji, ale tu jest ona odwrócona, pokazane, że to już nie jest Wasza ścieżka. Może kiedyś tak lubiliście sobie pohulać to tu, to tam, ale tu jest już teraz jedna konkretna kobieta. No i skupić się po prostu na niej, bo to jest taka może miłość Waszego życia nawet. Karta pokój, Airer dla Was, nie ma powodu do zmartwień. Wszystko wspaniale się układa, czyli tu faktycznie właśnie taka... Te znaki, to wszystko Was może naprowadzać, że tutaj jest po prostu ścieżka ku miłości, ku jakiejś dobrej miłości, ku związkowi. Już być może co niektórzy się wyszaleli i teraz po prostu czas na takie ustatkowanie się. 28 lipca. Poproszę o karty dla 28 lipca, poproszę o przekaz. Tutaj w mojej głowie się pojawiło hasło, to jest czas żniw. To jest czas żniw, czyli ktoś tutaj będzie zbierał plony, po prostu. No posialiście, no to zbierzecie. Posialiście, to zbierzecie i będziecie zadowoleni prawdopodobnie, bo popracowaliście sukcesywnie, cierpliwie, coś doprowadziliście do końca. No i te żniwa w końcu przychodzą, czyli możemy od tego odcinać kupony, od tego, co żeśmy sobie wcześniej zrobili, wypracowali. Mamy cesarzową w odwrocie, wiecie co, tutaj wszystkie karty mi się tak, wszystkie mi się odwróciły, bo wzięłam talię po prostu do góry nogami chyba, więc myślę, że tak powinno być. Słuchajcie, tak, to jest tutaj jakby czas żniw, w cesarzowej to jest istotne bardzo, że te żniwa będą obfite i dla kogoś te żniwa mogą zaowocować rozkręceniem własnego biznesu, wiecie co, jakiś handel tutaj się pokazuje, jakieś negocjacje, być może nawet negocjacje z zagranicą, więc to się pokazuje naprawdę bardzo poważnie. Może też być dla niektórych czas żniw, no w takim kontekście, że ktoś tutaj po prostu jest w zaawansowanej ciąży, no i wypadałoby w końcu to dziecko urodzić, prawda? Mija swoje 9 miesięcy, no i trzeba, wiadomo, przystąpić do akcji. Mamy jeszcze dla Was radę bogini Izyda, przeszłość. Obecna sytuacja ma swoje źródło w przeszłości. No oczywiście, że tak, bo w przeszłości zasialiście ziarenko i teraz to ziarenko kiełkuje po prostu, więc to jest oczywista sytuacja, że Wasze działania wcześniejsze mają tutaj swoje konsekwencje, swoje dokończenie. 29 lipca.
29 lipca. Wiecie co, tutaj mi się nie pokazuje, tutaj mi się w ogóle pokazuje pewien obraz. Nie mam w głowie żadnych słów, żadnych myśli, ale pewien obraz i to są dwie takie osoby, kochankowie, jacyś kobieta, mężczyzna, stoją objęci, patrzą w tym samym kierunku, on tak stoi z tyłu i on tak właśnie trzyma w pasie, przytula do siebie, no może tu jakieś kwestie miłosne, jakieś takie, wiecie co, romantyzm jakiś się szykuje dla singli, którzy są urodzeni 29 lipca, to może znaczyć, że no jakiś tutaj właśnie człowiek do relacji, do związku się pojawi, że właśnie będziecie patrzeć w tym samym kierunku. To by było bardzo ładne. No może też w stałych związkach jakieś dogadanie się, takie właśnie patrzenie w tym samym kierunku. Tak, szukanie współpracy. Oczywiście tu jakiś mężczyzna z inicjatywą, nawiązanie kontaktu i dwójka buław tutaj pokazuje takie świetne partnerstwo, właśnie dogadywanie się. Dla kobiet idzie król kielichów, czyli po prostu dojrzały mężczyzna. Dzisiaj dużo tych królów kielichów nam się tutaj pokazuje. No więc tu rzeczywiście jest szansa, że ktoś taki się po prostu zjawi w waszym życiu z tym swoim puchartkiem i zobaczmy radę dla was. O proszę, Sarasvati, sztuki piękne, wyrażaj siebie poprzez twórcze zajęcia. Tu jest właśnie ogromna kreatywność i w królu kielichów również jakiś rodzaj artyzmu, wena twórcza i tak dalej, więc dla niektórych to może być po prostu taki przypływ właśnie inspiracji, że będziecie w stanie coś właśnie pięknego tutaj stworzyć. 30 lipca, poproszę o przekaz dla osób urodzonych 30 lipca. Poproszę o przekaz dla osób urodzonych 30 lipca. Informacja taka, uwaga na klimatyzację. Uwaga na klimatyzację. No, klimatyzacją się można nieźle załatwić. Sama jestem tego najlepszym przykładem, że po prostu no, wszystko w nadmiarze szkodzi, prawda? Jeżeli na dworze jest ukrop, jest bardzo, bardzo gorąco i z tego gorąca po prostu wsiądziemy do samochodu czy gdzieś tam wejdziemy i właśnie działa bardzo mocno klimatyzacja, no to możemy się tutaj po prostu zaprawić nieźle. Słuchajcie, tutaj u was też się pokazuje jakiś impas, jeżeli chodzi o naukę, brak takiej chęci uczenia się nowych rzeczy, też takie jakby, no tutaj musicie uważać na używki, bo mamy diabła, mamy rycerza kielichów, no jeżeli są tu jakieś osoby, które właśnie mogłyby mieć takie ciągotki do kieliszków i tak dalej i jakieś tutaj nałogi, no to niestety, ale tutaj wygląda tak, jakbyście tracili zdrowy rozsądek i szli właśnie w ten nałóg, może jest zabawa, jest impreza, może są wakacje, no to idziecie na fali tego takiego luzu wakacyjnego i uważajcie, żebyście tutaj właśnie no nie wpadli w jakiś nałóg, bądź troszeczkę nie przeszarżowali w tym klimacie. Bo póki jest zabawa, to jest zabawa, ale tu trzeba na to uważać. I dla was rada, Maria Magdalena, bezinteresowna miłość, miłuj siebie, miłuj innych i staraj się dostrzegać dobro w każdej sytuacji, bez względu na jej pozorny wygląd. Także uważamy na nałogi i kochamy świat. Taki generalnie przekaz dla was. I teraz jeszcze został nam 31 lipca, tak, i to już będziemy mieć w ogóle cały lipiec zrobiony, no po prostu szaleństwo, się rozhulaliśmy. 31 lipca, kto się urodził 31 lipca, tutaj ciekawe hasło, ale powiem wam, co mi się pojawiło w głowie. Słoń zawsze z trąbą do góry, że słoń zawsze z trąbą do góry. No to jest taki przesąd, nie? Że bo ten słoń na szczęście gdzieś tam, ja pamiętam jak na maturę szłam czy coś, to miałam takiego małego słonika i on faktycznie miał trąbę do góry, bo powinna być właśnie trąba do góry, no to wtedy jest szczęście, tak? Że to jest właśnie na szczęście. Nie wiem, może tu chodzi o jakieś w ogóle takie wasze talizmany, jakieś takie zaklinanie rzeczywistości, żeby no nawet może i na egzaminie, bo słuchajcie, jest trójka kielichów, więc ktoś tutaj może coś zdawać, jakiś egzamin i tak dalej. No uważajcie tutaj, bo macie jakieś takie być może negatywne podejście do tego i sprawiedliwość nam się odwraca, może tu nie być do końca sprawiedliwości, czyli wy możecie być nawet dobrze przygotowani do tego egzaminu, dobrze jakoś tam, jak to się mówi, obkuci, ale no
jakoś się zestresujecie, zdenerwujecie, no i później właśnie efekt będzie taki, jaki będzie. Jeżeli by tu chodziło o coś innego, słuchajcie, być może miało być jakieś spotkanie, jakaś impreza, ale z jakiegoś powodu ona nie dochodzi do skutku. Być może miało tutaj być, miał być jakiś związek, też tutaj nie za bardzo to się pokazuje, jest jakieś wstrzymanie sytuacji, nie ma jakiegoś świętowania, dlatego że rozstrzygnięcie po prostu nie nadchodzi, że sytuacja jakby utkwiła w martwym punkcie i nie ma tego rozstrzygnięcia właśnie u Was. I mamy dla Was Afrodytę, duchową przewodniczkę, obudź w sobie boginię poprzez taniec i troskę o siebie, poczuj boskość w sobie. No więc taki przekaz mamy dla Was, czyli 31 lipca zrobiony, mamy zakończony lipiec, więc super, cieszę się bardzo. Jeszcze raz Wam składam najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, bawcie się, cieszcie się też urlopami, wakacjami, bądźcie zdrowi. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia.